witajcie w moim kolejnym vlogu. I tak, jak mówiłem w poprzednim vlogu, nie wiedziałem, czy będziemy siać po południu, czy nie, ale jednak się udało, nie popadało i siejemy. Znaczy, w sumie to dopiero zaczęliśmy niedawno. Dopiero zrobiliśmy 60 arów. Teraz robię tutaj hektar jest w kawałku. Troszkę jest tu, troszkę za wilgotno, bo no leci się strasznie wszystko. Pewnie mi się zaraz wał tutaj od miedzy zalepi, ale może nie, nie wiem. Tam mi się dwa razy zalepiło, tam nie wiem, czy widzicie, tam to sieje. No ja jeżdżę 80 z agregatem. Agregat to stary grudziącki kultywator i wałki, takie dość ciężkie, strumowe. No troszkę za mały ten agregat do tego ciągnika, bo to jednak jest tylko 2,10 szerokości. Tutaj moim zdaniem co najmniej, znaczy 3 metry spokojnie można by było podczepić do 80 i dałaby radę. Jeszcze jakby ktoś pytał, dwójką na szybkich czy na szosowych, jak tam kto woli. Zrobię poprzyczniak, żeby nam tutaj zakryło. Tak, siejemy. No dość dużo pszenicy, bo siejemy jakieś 300 kilo na hektar. Trochę dużo, ale no po prostu tak zawsze sieliśmy i tak siejemy. Gdyby siać, siejemy swoim nasieniem, gdyby na przykład siać kwalifikowanym kwalifikatem, no to, no to wtedy na pewno byśmy mniej sieli. Ale swoim to lepiej posiać więcej, jak potem posiać mniej, a w zimie wymarznie i na wiosnę przysiewać albo coś innego robić. Tutaj będę musiał dwa razy chyba poprawić od miedzy. Tak nieciekawie to wygląda, tam było lepiej. No i tak jak mówiłem, wał mi się zalepił już. Trzeba będzie zaraz wyjść i go odkuć. Troszkę od miedzy takiej darnie takie straszne są, ale to dlatego, że po doraniu z miedzy troszkę się naprało. O, tutaj widzicie, już jest lepiej. Ta kurowina jest dość mocna, ale się ładnie rozbija.
jeszcze, no nigdy tak nie widziałem, żeby tak się na jesieni borowina rozbiła. Zawsze to były takie straszne brudy duże, ale tutaj no normalnie w tym, jakby zrobić bronę aktywną. Tutaj widzicie, to też jest moje pole. Tutaj kurczyca rośnie na poplon. Jeszcze mała jest, ale no za jakieś 2-3 tygodnie pewnie będziemy ją orać, bo tutaj będzie jęczmień, także to na zimę się zostawi. Czekajcie, pójdę, spróbuję ten wał. Zobaczę, co tu się dzieje. Jak widzicie, no strasznie się zalepia. Nie mam nic takiego, żeby to odepchać czymś lepszym do tego, ale trzeba się posłużyć tym, co jest. Zalepia się dlatego, że to od miedzy i jest więcej po prostu wilgoci, bardziej mokre to jest wszystko. Ja myślę wciąż o tobie, ty siedzisz w mojej głowie, chcę poczuć ciebie blisko. Będziemy razem dziś te nocy, ty i ja. Zabiorę cię na balet, będziemy w tańcu szaleć. Ja nie chcę innych panien, to będzie nasza noc. Zajadę limuzyną, kupię czerwone wino. Dobra, skończyłem już. Troszkę trzeba było się pobawić. Teraz ja tu jeszcze raz od miedzy pojadę. Mam nadzieję, że już się więcej nie będzie to zalepiał. Ale pewnie się zalepi. Dwa razy zrobi, to w ogóle inaczej to wygląda. Od miedzy w sensie, bo na środku pola to nie wystarczy raz i już jest ładnie. Od miedzy no też by było tak samo, gdyby nie te darnie z miedzy, które się odorały podczas odorywania. Ale będzie wszystko ładnie zrobione. Da się dwa razy. Jak chcieliśmy rzepak, to ogólnie dwa razy robiłem cały kawałek, bo mega sucho było i w ogóle no praktycznie nic się nie rozbijały grudy. No ale wcześniej było właśnie sucho, susza, a teraz jak podszedł też, no to się zrobiło błoto. Tak, no mamy dzisiaj do zasiania jakieś 2,5 hektara. Nie wiem, czy zdążymy, bo jest już 25 po czwartej, ale myślę, że połowę powinniśmy zrobić za dnia. A jak tato zechce robić po nocy, no to nie ma problemu. Że robota, szczególnie sianie po nocy, no to trochę ciężko z tym, bo no jednak trzeba dobrze pilnować tego, żeby potem mijaków nie było. Ale zobaczymy, może akurat jeszcze się wyrobimy za dnia. Tak, i dzisiaj siejemy tutaj, gdzie w tamtym tygodniu oraliśmy.
za tydzień planujemy siać, o ile będzie pogoda, ale nadają pogodę w prognozach, także bądźmy dobrej myśli. Będziemy siać za tydzień tam, co rano oraliśmy w poprzednim vlogu. Poprzedni vlog tam nagrany był, wiecie gdzie. Troszkę taki nieforemny ten kawałek, bo tutaj ma sąsiad tak w środku, ale niczym to na razie nie przeszkadza, no. Bardzo o czym tak mówić teraz. Tak mi się wydaje, że wyczerpałem chyba temat. Ale to dlatego, że po prostu no nikt się o nic nie pyta w komentarzach. Mówię tylko o tym, co robimy. Fajnie by było, jakbyście zadawali jakieś pytanka, na które bym mógł wam poodpowiadać. Możecie się pytać o byle co, abym tylko miał temat do gadania. No tu już jest bardziej sucho niż od wiedzy, ale widzę, że znowu mi się wał zalepił w tym samym miejscu. Za to pewnie już widzicie, stoi lekarz, objadę ze 3 razy, żeby mógł wjechać silnikiem. O właśnie, może powiem coś o silniku. Silnik mamy Isarię. Nie pamiętam dokładnie jaki to model, ale coś chyba 50-60 czy 60-50, coś takiego. 2,5 metra. I tam będzie mógł wjechać. O, tutaj rzepak nasz rośnie. No i co, na dzisiaj to by było chyba tyle, bo nie mam o czym gadać. No i widzimy się przy dobrych wiatrach w kolejną sobotę. Postaram się, jak nagram coś w następną sobotę za tydzień, to postaram się wrzucić to jeszcze tego samego dnia.
No i co więcej? Chyba tyle, bo tak jak mówię, nie mam już o czym gadać dzisiaj. Temat wyczerpany. O tym, co dawaliśmy pod pszenicę, w sensie jaki nawóz, to mówiłem w poprzednim vlogu. Ale mogę wam jeszcze przypomnieć, dawaliśmy amofoskę, czyli NPK w skrócie, i tam jeszcze kilka innych składników. No, w ilości no, 200 kilo na hektar było dawane, troszkę mało, ale dobra, a więc na dzisiaj to by było tyle. Widzimy się za tydzień, także trzymajcie się i na razie.